Dobra, już patrzę, nazbierałem 374, 246. Dość dużo tych similonów jest, ja wiem. Ale ten dom jest naprawdę dość masywny, dość potężny. I wymaga naprawdę dużo, dużo pieniędzy. Jeżeli ktoś oglądał odcinki, to wie też, że parę rzeczy się zmieniło. Mianowicie pan Niania, mężczyzna, pan Niania jest. Jeżeli ktoś oglądał odcinek, to też wie, że mamy tutaj, gdzie on jest. O mój Boże, nie wiem, zgubiłem go. Już go zgubiłem? Fabian Lada, elo, elo, pozdrów całą Dębicę. Fabian, dzięki za donację, pozdrawiamy Dębicę, łapkę dla was. Dzięki Fabian. Kerel, elo, jak tam Dzionek, pamiętasz mnie? Kerel, oczywiście pamiętam cię, dzięki wielkie za donację, pozdro. Jak mógłbym cię nie pamiętać? Jak mógłbym cię nie pamiętać, dzięki wielkie. Wiki, hej, co tam u ciebie słychać? Bardzo dobrze mnie słychać, powoli do przodu. Tyłek mnie boli po siodełku od rowera i spiekło mnie trochę, jak widać. Bo słońce wyszło i ja też wyszedłem. Zwykle tego nie robię. No widzicie, taka sytuacja. Gdzieś tu jeszcze mój lokaj jest, w ogóle nie wiem, zgubiłem go całkowicie. Nie, to ta kamera, słuchajcie, nie, że opaliłem się, po prostu kamera. Ta kamera po prostu słabo łapie, no. Ja blady jestem jak ściana. No, taka prawda. Dobra, słuchajcie. Żeby nie przedłużać, musimy dokończyć ten dom jeszcze dzisiaj. Bo jak sobie mamy udostępnić jak najszybciej, więc bierzmy się do roboty, bo zostało nam, słuchajcie, dolne piętro zrobiliśmy. Tajną kryptę jeszcze nie będę robił, bo to... No nie dam rady, naprawdę, nie dam rady, po prostu czasowo. Tak, jestem wampirem, to jest prawda. Jestem wampirem, blady jestem jak ściana, jestem wampir. W Simsach tak samo jestem wampir. Wysysam ludzką energię. I gram na nerwach. Zwykle. Ale cóż, dobra. Słuchajcie, to sypialnia, ta niebieska sypialnia. Chyba to jest niebieska sypialnia. Dobra, jestem facetem. To coś niebieskiego, chyba sypialnia. To jest sypialnia mojego lokaja. Więc, czy lokajki właściwie, bo ja mam czarnoskórą panią, która jest moim lokajem. Tak to wygląda mniej więcej. Więc, już jej kupiłem łóżko za 8000, więc to jest duże szaleństwo. Nie wiem, czy ktoś normalny takie rzeczy robi. Ale nie szkodzi, nie szkodzi. Ja jestem dobrym panem domu i mój lokaj nie będzie spał na byle czym. Tylko łóżko za 8000 to jest taki minimum. Proszę bardzo, dam mu jeszcze tutaj stoliki nocne. Niech się chłopak, przepraszam, dziewczyna, to dziewczyna tam mieszka. Kobita właściwie, kobita, o tak, kobita. Dominik, o kurde, mój pierwszy donate. A tak w ogóle to co u ciebie, Paweł, pozdrowisz? Pozdrawiam ci, Dominik, dzięki wielkie za donację, pozdro. Dzięki za wsparcie. Powiem tak, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Uczę się jeździć na rowerze. Bo w dzieciństwie jeździłem, później już przestałem jeździć. Tak mówię, ostatni raz jeździłem gdzieś między podstawówką a gimnazjum. To dla mnie to jest jakieś 12-13 lat temu. Więc, niezłe zaskoczenie miałem, jak wsiadłem na rower i trzeba było skręcać. Pozdrawiamy Bolewice i Kosce. Dzięki wielkie za donację. Maść na ból. Znaczy powiem tak, to nie jest tak... Obtłukłem się trochę po prostu na tym siodełku, małe i ciasne. Zwykle siedzę na takim dużym, wielkim fotelu, jak właśnie ten fotel. To jest taki duży fotelik gamingowy, bardzo fajny, bardzo wygodny. Mięciutki, można na nim leżeć, spać, wszystko można na nim. Więc wiecie, no, nagle wsiadacie na takie małe, wąskie siodełko. No dobra, przesadzimy takie i później takie małe rozszerzenie. To jest za mało, to jest stanowczo za mało. Ewidentnie. Po prostu Pascal, witaj my friend, liczę na nagrodę, o kurczę. Iwonko, przeczytasz? Czy Joanno? O, chyba nie. Jak pomarańczowa ściana w pokoju. No dobra, opomarańczowimy się troszeczkę. Kerel, dzięki. Iwonka, widzicie, nie nadąża znowu z czytaniem czasami. Ale na razie działa i to jest najważniejsze. Dobra, gdzie jest nasza cudowna sypialnia? Ja tu będę starał się mieć podzielność uwagi, jak najszybciej tutaj wszystko pracować, działać. Żeby już dzisiaj skończyć tą górę. Bo stanie się za bardzo rozgadałem i, że tak powiem, ta góra bardzo powoli się rozwijała. A powinna się rozwijać znacznie szybciej. Krzysztof! Krzysztofi 44. Ile zostało nagród, bo nie miałem neta przez tydzień, 4 dni. Słuchajcie, bardzo dużo nagród zostało. Zostały 3 myszki. Zostały 3 mouse bungee. Został fotel Nitro 880 wartości 1200 zł do rozlosowania. Mój Boże, została ich, i zostały chyba dwie podkładki. Nie pamiętam które. Chyba mała i duża. Albo średnia. Nie pamiętam teraz. Chyba jedna mała i jedna średnia albo ta bardzo duża. Głowy nie dam.
ale są rzeczy jeszcze do rozdania i są to bardzo gigantyczne rzeczy naprawdę. Tak w poprzednim gdzieś tam giveaway'u na mniejszą wartość, bo tam poprzedni giveaway był na wartość, mój Boże, 620 zł, to wtedy wy rozlosowaliście wszystkie nagrody praktycznie od razu. Tak teraz widzę, ciężko wam trafić bezpośrednio w nagrody o wyższej wartości. Dobrze, Piotrku, wbije... Piotrek z Paweł wbije w końcu na TSP Live. Ile dałeś za rower? O której i kiedy jechałeś rowerem? I gdzie byłeś? PRPR. PRPR. Bo byłem, rozmawiałem i okazało się, że rower o niższej cenie może sprawić pewne problemy, więc no dobra, stwierdzimy, ok, dorzucę jeszcze te parę stówek i kupię coś porządnego na lata, ale jeżeli chodzi o wypad, radaba. W sumie miałeś rację, dzięki za informację, mam kupić nowy, nie kupić nowy slis, tylko ulepszyć, dzięki wielkie, Kerel. Dzięki za info. Widzisz, szalony ty. Dobra, okej. Wróćmy jednak do budowy. Ja muszę tutaj się skupić. Słuchajcie, jeżeli chodzi o faktycznie, to ja wyskoczyłem do Radawy. Ja wyskoczyłem sobie do Radawy na rowerek. Bardzo fajnie było, muszę przyznać. Trochę męcząco, ale fajnie. Polecam. Czekajcie, tu nie mogę trafić. Zobaczcie, to za małe, za duże. Czy ja mogę tak tutaj to zasłonić? Większe? O, damy większe. Tak damy, o. Nie, inaczej, w drugą stronę. To dobrze, że nie fotel. Aha. O rany. Fabian Lada, pozdrów mojego tatę Pawła i pamiętasz mnie? Fabian, pamiętam cię, przed chwilą pisałeś. Pozdrawiamy twojego tatę. Łapka na niego, jeżeli ogląda. A co? Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, bo kiedyś ktoś mi powiedział: Paweł, ale wiesz, że Sims jestem dla dziewczyn, nie? I ten, ktoś jeszcze im napisał, powiem, Sims są dla dzieci. I później tak w sumie okazało się, w rozmowie jeszcze gdzieś tam w mojej poprzedniej pracy, że tak naprawdę dużo starszych i kobiet, może facetów bardziej, jednak facetów, też gra w Simsy. Oczywiście pod kątem budowania przede wszystkim. Dziewczyny z kolei pod kątem gdzieś tam tworzenia rodzin i tak dalej. Gdzieś tak to wygląda mniej więcej. Także przyznam szczerze, faktycznie mnie Simsy akurat wciągają pod kątem budowania, to prawda. Dlatego najwięcej czasu spędzam przy budowaniu. Ewentualnie tam uzupełnianiu tych wnętrz, wiesz, to też mi się też podoba w miarę. Ale jeżeli chodzi o rodziny, też zakładam, w sumie to już jest naprawdę wielodzietna. Derc, nie rób takich rzeczy, Iwonce! Derc HMMM. Pozdro. Dawno mnie nie było, a może coś na rozgrzanie 99 koni mechanicznych 5 złotych. No, dobrze. Widzieliście, jak ładnie Iwonka czyta? Ona wie, co ma czytać. To nie jest tak, że ona nie wie, co ma czytać i czyta byle co. Ona czyta porządnie. Tak jest, moi drodzy, słuchajcie. Jak pisze HP, to ona wie, że to chodzi o horsepower, czyli koni mechanicznych. Oczywiście, że tak. To jest bardzo inteligentna dziewucha. Przepraszam, Joanna, bo Joanna czyta teraz donacje. Nie ten. Nie Iwonka. W sumie racja. Przypomniałem sobie właśnie. Po prostu Pascal, proszę mi nie przeszkadzać. Widzicie? Pascal chce tutaj brzydkie rzeczy dać Iwonce do czytania i przeszkadzacie mu bardzo dobrze! Nie, żartuję. A nie opłaca się kupować laboratorium? Dobra, nakarmię tego dużego bydlaka. Jackrin52, dzięki za info. Mam zamiar nakarmić tego dużego bydlaka, żeby dał mi klucz. Ale muszę laboratorium kupić, zobaczyć, co to jest. Czemu już nie grasz w GTA 5? Krzysztofie, jak to nie gram w GTA 5? W GTA 5 gram od poniedziałku do piątku o godzinie 18, codziennie odcinki. Co więcej,
praktycznie na wszystkich live'ach jest GTA 5. Wyjątkowo w poniedziałki. Wyjątkowo w poniedziałki stwierdziłem, że będę robił coś innego. Dla odmiany, żeby nie było tak, że w ciągu miesiąca jest 50 live'ów z GTA i nie ma nic innego. Żeby tak troszeczkę dla odmiany coś rzucić, no to tak sobie stwierdziłem i wrzucam właśnie coś innego w poniedziałki. Przynajmniej staram się, nie zawsze będzie wychodziło, czasem będzie GTA oczywiście, ale jeżeli będę miał możliwość, to oczywiście też wrzucę coś inkszego, jak na przykład właśnie tutaj Simsy, albo jeżeli skończę budowanie, no to wtedy myślę, że właśnie w przyszłym tygodniu Slime Rancher, bardzo fajna gierka, muszę wam bardzo gorąco polecić, że ktoś nie widział, wpadnijcie na kanał, gdzieś pojawił się kolejny odcinek, naprawdę super giera. Wciągająca nieziemsko. Ja jeszcze tylko uzupełnię obrazami tutaj parę rzeczy. Okej. O, dobra. To będzie moja pani spała, znaczy w sensie moja pani, o co ja mówię. Moja służba, o, służba nie drużba. Kibelek im też zrobimy. Niech będzie miała prywatny kibelek, a co? Też musi gdzieś chodzić. Jak Firana przechodzi przez podłogę? Nieprawda! Ona po prostu jest tu przycięta. Udawajmy, że ona jest tu przycięta. Przecież idealnie przycięta. Nie przechodzi przez podłogę. Proszę nie kłamać. Ja wszystko widzę, ja wszystko wiem. To jest tak specjalnie. To jest specjalna taka... Firanka. Gruchacz, kiedy będzie podkładka? Czekaj, gruchacz. O mój Boże. Chwila, moment. Ja teraz nie pamiętam, jak ty się nazywałeś, bo gruchacz... Czekajcie. Momencik, dzięki za donację, pozdro wielkie, ale momencik, daj mi chwilę pomyśleć. Zaraz ci odpowiem, bo nie pamiętam teraz, jak ty masz na imię i nazwisko. Bo parę osób do mnie pisało jednocześnie. O, Iwona, Iwonka przeczyta. Po prostu Pascal Noszka URWARKSIURKSIURKSIURKSIURKSIURKSIU.FAPK. A dla mnie to podstawa 4 złote. Okej, widzicie? Już tutaj po prostu Pascal się wkurzył, że Iwonka nie chce przeczytać jego donacji. Ciągle ktoś mu przeszkadzał. Ale widzicie, udało się. Dobra, wracając do podkładki. Kurczę, gruchacz, napisz mi, o którą podkładkę chodzi. Bo dużo podkładek w ostatnim czasie wysyłałem. I teraz nie pamiętam. Czekajcie, bo jedną tu mam jeszcze do wysłania. Gruchacz. Czekajcie, sobie zobaczę teraz jeszcze raz tę donację. Gruchacz. W środę wygrałeś, czyli to nie z piątku, to nie te. Gruchacz. Wysłałeś do mnie, zobacz sobie prywatne wiadomości, o. Prywatne wiadomości na YouTubie, zobacz, czy ci nie odpisałem odnośnie imienia nazwiska. Bo parę osób do mnie napisało, które wygrały, ale nie podały imienia nazwiska. Ja nie mogę wysłać, Poczta Polska nie przyjmuje paczek wysyłanych do budynku. Budynki nie otrzymują paczek, tylko wyłącznie ludzie, więc potrzebuję imienia nazwiska. Być może to jesteś ty. Dokładnie tak. Będę musiał to sprawdzić zaraz. Dobra. Bo ogólnie wszystkie paczki już posłałem praktycznie. Dwie paczki mi tylko zostały, to chyba z piątku i... Faktycznie, jedna ze środy chyba. Jedna ze środy mi jeszcze została do wysłania. A pozostałe osoby, no niestety, nie napisały nazwiska i imienia. I nie mogą mi tego przyjąć kompletnie. Dlatego czekam na ich odpowiedź. Tych pozostałych. Dokładnie. Dobra, wracając do tematu. Czekajcie, ja tu muszę parę rzeczy porzucać. Także pamiętajcie, jeżeli wygracie, że wam się uda wygrać, musicie podać pełne dane do wysyłki, bo inaczej, no, tego nie przyjmą. Nie mogę adresować do budynku, muszę adresować do ludzi. Zrób live Slime Rancher w środę. Każdy ma wolne w nocy, na przykład 19:21. O, dobrze, pomyślimy. Norbert Borkowski. Twoja paczka będzie szła jutro. Właśnie widziałem. To już teraz kojarzę. Dobra, jutro idzie twoja paczka. Razem z innymi paczkami z piątku. O, widzisz, Piotrek. No jechałeś do... Nie ta... Piotrek, skurde, w niedzielę jechałem rowerem, tylko nie do Radawy, tylko do Pruchnika i w końcu... Wbijesz na TS 4 złote? Tak, wbiję dzisiaj na tym spika. Specjalnie się wbiję na tym spika, oczywiście, że tak. Aczkolwiek, no widzisz, mogłeś jechać do Radawy. Kurczę, nie wiem, czemu nie pojechać do Radawy, widzisz. Bardzo ładnie było. Pogoda ładna się zrobiła. I w niedzielę, i w sobotę. Czekajcie, bo przyszła donacja, której nie zerknąłem, nie zobaczyłem. Steamhead, podpiszesz? Aha,
Już teraz wiem, teraz tak szybko tak uciekła. Simhead 6969, dzięki za donację, pozdrawiam cię bardzo gorąco, łapka na ciebie. Niestety nie robię tego, nie podpisuję profili, bo jest zbyt dużo zapytań i po prostu nie jestem w stanie. Musiałbym praktycznie dzień i noc siedzieć i podpisywać profile, które mi nadsyłacie. Także niestety muszę ci odmówić. A musiał kogoś wynająć, żeby mi podpisywał za mnie. No już się naprawdę nie da. Ledwo odpisuję na wiadomości już. Naprawdę. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Może nie zdajecie sobie sprawy niektórzy, ale naprawdę. Tuż. Ach, sporo z wiadomości przychodzi. Okej, czekajcie, potrzebuję jakieś haszcze tu wrzucić. Albo być może czekajcie, coś do łazienki, coś fajnego do łazienki. Umywalkę, umywalki nie dałem. Ale czad. Zapomniałem o umywalce. Jak mogę zapomnieć o umywalce? Przecież się obrazi normalnie. Służba się obrazi, powiedzą, no co ty panie. Gdzie ja ręce umyć, a gdzie nogi umyję? Jakie umywalki nie mam. Dobra, tutaj wsadzimy umywalkę. Proszę bardzo. Do tego dorzucimy jakieś piękne, fajne lustro. Nie będziemy tutaj oczywiście oszczędzać. Pomimo tego, że to jest miejsce dla służby. To będzie akurat łazienka dla służby. To tutaj nie oszczędzamy w żadnym wypadku. A, jeszcze czekajcie, ręczniczki. Właśnie, zapomniałbym ręczniczki. Istotna sprawa. Okej. I teraz tutaj jeszcze do tego jakiś dywan, dywaniasty. Może się przydać. Megi! Dzień dobry, Megi! Czemu same X-y? Czy ty chcesz zaciąć Iwonkę, czy co? Chcesz jej krzywdę zrobić? Iwonka, nie czytaj, nie daj się. Megi, 5 złotych. Widzieliście? Nie przeczytała. Iwonka, jesteś naprawdę genialna. Czy Joanno właściwie, nie wiem, jak masz na imię już. Bo to co chwilę się zmienia, ale naprawdę dobrze ci idzie z tym czytaniem. Wiesz co czytać, a co nie. Czekajcie, tu damy biały dywanik. Mniej więcej. Czekajcie, tutaj większy? Nie, to bez sensu. Tutaj damy jeszcze jeden chyba. Albo tutaj, o. Gdzieś tak, tak? Chyba tutaj taki dywan jeszcze jeden mi się przydał. Kurczę, za duże. Dobra, damy tak. Jeden na drugi będzie nachodził. Zostawimy to w ten sposób. Takie dwa dywany, dywaniaste. Może być. Same X-y, widzicie, nie działają na Iwonkę. Iwonka mówi nie. Samych X-ów nie czytam. Dobra, tutaj zostawimy to w ten sposób. Ewentualnie, czekajcie, coś to za mało. Za pusto jest. Duża powierzchnia pusta. Tu bym dał jakąś figurę. O! Czekajcie. Chwila, moment. Tutaj jest opcja. Tu jest na tyle dużo miejsca, że mogę wrzucić tutaj jakąś dużą, fajną figurę, figuraśną. Przesadziłem. Nie, nie, Paweł, nie przesadzaj. Nie, nie, nie. Holender, jasne. Nie ma umiaru. Coś mniejszego. To też nie. Fontannę? Bez sensu fontanny mieć w tym. Kto chce mieć fontannę w ogóle w sypialni? O, to będzie dobre. To jest takie w miarę. Okej. Okay. Myślę, że to byłoby dobre. Ewentualnie taka ściana jeszcze, ale to może być zbyt szumiące. Dobra, jedźmy dalej, bo czas leci, moi drodzy, czas leci. Ja w takim razie zrobię kolejne sypialnie szybko. Zróbmy to jak należy. Czekajcie, tutaj jakieś takie większe łoże damy. O, to będzie fajne. Dodamy jakieś takie fajniejsze, takie jaśniejsze rzeczy. Może to jakoś będzie wyglądało przynajmniej. Mam nadzieję, to jest chyba najdroższe. 8500, Cobra Cabana. Czujecie, jaka nazwa? Cobra Cabana? Co to ma być? Come on. Absolutnie, nic wam się nie wydaje, że Paweł pluwa czaty. Ja cały czas widzę, a cały czas czytam. Tylko staram się tutaj skupić przede wszystkim też na budowaniu. I dlatego jeszcze się zagadam tutaj z osobami z donacji. I później tak to wygląda, Paweł nie zdąży odpowiedzieć. Ale widzę, co piszecie. O. Dobra, czekajcie, co my tu mamy? Ja potrzebuję jakiś stolik. Jakiś ładny stolik. O. Słuchajcie, wszędzie te same stoliki praktycznie daję. Nie wiem dlaczego, tylko w innych kolorach. Ale chyba najlepiej pasują z tego wszystkiego. Coś mi się tak wydaje. Do tego jakaś szafuncja. Jakaś taka jasna. Jest taka jasna tutaj. O, zwykła szafa, patrzcie. Jest wersja miejska. Holender, ale fajnie. Czy ja mogę tutaj to zmieścić? O,
Zmieści się, patrzcie, tutaj szafę otwartą taką. W sumie nie, to jest do garderoby. Kurczę, nieotwartej szafy się nie trzyma w tym miejscu. Mój błąd, przepraszam. Nie tak. To też nie. Holender, jasna, ciężka sprawa. Skąd ja mam tutaj wziąć odpowiednie rzeczy, ja się pytam. Ej, no normalnie nie ma tego, co potrzebuję. Nie mogę znaleźć. Chyba, że z tych szaf. Kurczę, szafy nie mogę znaleźć, ale... Ale Lipton. Wybrałem sobie, zawsze biorę inne rzeczy. I nie mogę teraz dobrać odpowiedniej. Czy Paweł na pewno czyta czaty? Nie piszcie 10 razy, bo później tylko czytam, czy Paweł czyta czaty, a... Takie informacje, takie właśnie konkretne informacje, zbuduj to albo zbuduj tamto, to mi uciekają później. Niepotrzebnie. Nie, no naprawdę, weźmiemy to chyba. To weźmiemy i damy biblioteczkę. No bo przecież normalnie nie wiem, co tu jeszcze dorzucić mogę. Naprawdę nie wiem, co mogę dorzucić. Biblioteczkę tu dorzucę chyba. Masakra. W takim jasnym stylu nie wiem, co tu wrzucić. Holender, jasna, ciężka sprawa. Nie ma odpowiednich mebli. Chyba, że z tych by się udało jeszcze coś. Nie, też się nie uda. Black and White. Nie, nie, słuchajcie, tutaj tej firmy nie ma niestety. Zrób piwnicę, plaga! O! Czy to prawdziwy plaga, czy nie? Nie mam żadnego pojęcia. Także plaga, pozdrawiamy cię bardzo gorąco, ale piwnicę to, wiesz, to jest taki drugi podwójny dom. Naprawdę sporą tą piwnicę będę robił. A piwnicę to ja potrzebuję dużo czasu i skupienia, ponieważ to będzie piwnica taka konkretna. Będą lochy, lożki, nie lożki. Tam się będzie działo. Ja robię to na biało, słuchajcie, spróbuję na biało to zrobić. Tam naprawdę będzie na grubo. Możecie mi wierzyć albo nie, ale... Takie rzeczy tam porobię, których nikt się nie spodziewa. Takie sanktuarium właściwie. O, dobra, pasuje mi. W końcu. No, dokładnie. Ktoś zresztą prosił o to, żeby była biała sypialnia jakaś. Jest bielsza. Nie będzie całkowicie biała, ale jest bielsza, więc już gdzieś tam w dobrym kierunku idziemy. Biedny Plagus. Nie, no co wy, proszę was. Maggie, nie, Maggie, nie! Holender, jasna. Ja sobie może zdajemy sławki, bo jak Iwona zacznie to czytać. Megi PVZK BSTHK PVZK PVBSTHK ZK PVZK BSTHK PVZK PVBSTHK ZK BSTHK PVBSTHK BSTHK PVKK BSTHK 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 PVZK BSTHK PVZK PVBSTHK ZK PVZK BSTHK PVZK PVBSTHK ZK PVZK BSTHK PVZK PVBSTHK. No come on, serio? 5 złotych. No, no to było, trzeba przydać 5 zł i tyle. Nie. O, a palenie zanieczyszczone. Donald Trumpek. Nie, nieprawda, po prostu Pascal. A niech ci Iwonka nie przeczyta. Po prostu Holender. Pascal, opalenie zna niczym Donald Trumpek. Kareta, Paweł ma pomarańczowego fleta 4 złote. Co? O, żeż ty, normalnie widzieliście, co on tutaj napisał? Co za... No nie, proszę takich rzeczy nie pisać, bo się obrażę i zawstydzę i zarumienię, jeszcze bardziej opalę. Już jestem, już się opalę, już 10 razy, nie, no kurczę, naprawdę. Zobaczycie, zobaczycie. Ja wam dam. Tak jest. Normalnie szkalują, no, no i to jeszcze na żywo szkalują, na żywca. Ja cię, panie, co tu się dzieje w ogóle? Ja nie wiem, słuchajcie, czy to jest normalne, żeby tak szkalować porządnych ludzi? Takich normalnie, którzy niczemu nie są winni. Mówię o sobie oczywiście. Ja nie wiem, naprawdę. Nie wiem, czy powinien się zamknąć w sobie, czy nie jeszcze. Czy może później, czy za chwilę. Chyba się zamknę w sobie i nie otworzę. Coś tu mi nie gra. Dobra, damy komputer. Damy tu krzesło. Patrzcie, jakie fajne. Ominąłem donate'a, już patrzę. Już patrzę, ktoś mi napisał, że miną. Wiktor Wesu, faktycznie, ale przeskoczyło mi coś. Ostry Pawełku, to znowu jasne, snuj się za mną. Wiktor, dobrze wpadłeś. Miło cię widzieć, miło cię słyszeć. Dzięki wielkie za donację, pozdrawiam cię. Oczywiście stęskniłem się. Także łapka dla ciebie. Faktycznie, dzięki za info. Czytam czat, widzicie. Jeżeli coś jest wymagającego szybkiego działania, to staram się, oczywiście.
Tam cały czas się pytanie, pozdrowienia cały czas są, także dzięki wielkie za pozdrowienia, drogie czaty, pozdrawiam was bardzo gorąco, witam wszystkich nowo przybyłych. Dziękuję oczywiście za subskrypcję, dziękuję za donacje, dziękuję za wsparcie, za wszelkie formy. I nie mam dziewczyny, okej. Dobra. Się rozgadałem, bo słuchajcie, normalnie tutaj leją mnie na żywca. O, a to fajne jest. Nie, dobra, może lepiej nie. Zróbmy białe. Białe bielusie, o, patrzcie, ideolo. Ach, to jest to. I tutaj też białe, bielusie takie, proszę. Super. Idealnie, patrzcie, jak pięknie tu się robi. Jeszcze tylko dywan wrzucę. Ostry Pawełku, znów jesteś niemiły, nie czytasz donacji, czytaj albo się obrażasz. Właśnie przeczytałem, słuchajcie, nie zdążyłeś usłyszeć. Dobra, okej. Wiktorze, Jezus, przeczytałem już. Akurat wysłał w momencie, kiedy ja czytałem prawdopodobnie i dlatego tak wyszło. Co to jest, jednorożec? Ej, to będzie dziwne, ale on pasuje mi tutaj. Taki gruby jednorożec mi to pasuje, taki tłuściutki z brzuszkiem. Ale nie mogę tego jednorożca tu dać, kurczę, bo to jest pokój dla dorosłych. Dla dorosłych, doroślejszych, podobno. Także ja tu wrzucę, o. I obraz prawdziwego zdarzenia. Po prostu Pascal! Ja ci dam zaraz. No nie, ci zaraz dam motorka. Po prostu Pascal teraz zamiast tego różowego motorka staje na jedno koło pomarańczowy motorek. Pozdrawiam Pascal 4 złote. Ci pomarańczowego motorka. Ja ci zaraz pokażę pomarańczowego motorka, to zobaczysz. Normalnie, co za złośnik, normalnie, ja nie wiem. Słuchajcie, nie wiem co się dzieje, dlaczego niektórzy tutaj wysyłają donacje. Piszą o jakichś flecikach, o trąbkach i dziwnych innych rzeczach. O nie. Zawsze tematy schodzą na jedno. To jest brutalna prawda. Brutalna prawda. Nie wiadomo dlaczemu. Kompletnie nie czuję. Nie wiem dlaczemu. Czekajcie, tutaj powsadzamy jakieś lampy lampiszone jeszcze. O. Okej. Ja bym dorzucił jeszcze taką lampę stojącą, pożoną, taką, wiecie, taką bestię dużą. Jeżeli takową znajdę. O, jest taka. O kurczę, to może lepiej nie. Beznadziejnie wyglądała. Okej. Dobra, lepiej. Do tego jeszcze muszę wrzucić dywan. Chociaż to jest jeden wielki dywan, ale jeszcze rzucę dywan, żeby nie było. Paweł wrzuci dywan. Ups. Taki biały misiowy. Duży biały misiowy, poproszę. Czekajcie, to się tu wejdzie, zmieści. O nie, to wygląda jak jakaś szmata. Gumbo, hej, pamiętasz mnie z poprzedniego... Łatwa? Live'a. A, live'a, dobrze. Dzięki za donację, pozdrawiam, pamiętam, oczywiście. Kurczę. O rany. Dobra, okej. A, chwila, moment. Uno momento. Bo ja tutaj jeszcze potrzebuję zasłona. Taka duża zasłona, potrzebuję. Pożoną taką zawiesić jeszcze, taką większą trochę. Dobra, niech będzie tak. Taki szmaterlik dałem jeszcze. W sensie zasłonę, żeby nie było. Sztuczną trawę dać w jakimś pokoju, tam widziałem, ktoś podpowiada, ale... to nie będzie pasować. To raczej nie będzie pasować, także może ja się wstrzymię z tym... Wstrzymię się po prostu z tą... Nie? Nie pasuje kompletnie. Musiało być może takie... beżowe, nie? Czy coś? To jest beżowe? Zaraz mi tam powiedzą moderatorki na czacie, zaraz mi się odezwą, że Paweł, co ty robisz? Zrujnowałeś ten pokój. Wyglądał fajny, póki tam nie wszedłeś. Coś mi nie podoba się z tym dywanem. Nie pokażę ci te... Nie będę pokazywał żadnego motorka. Czułko mi się nie świeci, po prostu mi się... Po prostu Pascal, dobra, możesz pokazać motorka, ale Y to ci live'a usunie i tak trochę ci się czoło. Świeci 4 złote. Nic się nie świeci. Wydaje ci się, że ci się... Nic się nie świeci. Wydaje ci się, nic się nie świeci, to jest nieprawda. O rany, dobra, no i zostawimy. To kompletnie nie pasuje, nie? O cie panie. Mniejsze.
Słuchajcie, mam problem, żeby to ustawić jakoś, żeby to jakoś wyglądało. Dobra, zostawimy na razie w ten sposób. Do tego jeszcze mogę wrócić, mogę jeszcze poprawić. Jurkis, witam Pawełku, to znowu ja. Cieszę się, że live Simsów, miłego budowania. Pozdrawiam, dzięki Jurkis, pozdrawiam cię oczywiście bardzo gorąco. Dzięki za donację, dzięki za wsparcie. A wy z tym motorkiem to naprawdę, znaczy w sumie no, wy, jedna osoba, dobrze wiesz. Ja ci dam zaraz ty motorka pomarańczowego, to normalnie pojedziesz. No, nie no, żartuję. W żadnym wypadku to nie była groźba. Nie, proszę w ten sposób tego nie brać do siebie. Okej, okay. Czekajcie, ja tu jeszcze muszę dać papier dupaśny. Czekajcie, gdzie to się wrzuca. Że pod ręką był. Prawą ręką się chwyta, nie? No to tutaj może być przydatny. Dobra, dalej. Oczywiście piękne, białe. Nie, to nie jest białe, bo też nie. Brakuje mi tutaj pięknego białego. Czy jest tu piękne białe gdzieś? Chyba, że to. Nie pasuje kompletnie, Jezus Maria. Czy było losowanie? Jeszcze nie było losowania, moi drodzy, spokojnie. Paweł się rozbudował. Wziął się, rozbudował i buduje. Tak mniej więcej to wygląda. Dobra, lustereczko. Pewnie, że tak, jakieś takie porządne. Takie toiletowe. Jest jakieś toiletowe lusterko? O, może być. Jest tutaj miejsce na wannę. Musi być. Wezmę tą najdroższą za 2200. Dobra, może nie jest najdroższa, ale jest bardzo ładna. W miarę. Okej, okay, po środku. Okej, okay, dobra, do tego dywan dywaniasty. Nieważne, no nie, nieważne. Nieważne, jakiś czas temu, pamiętam, jeszcze nie tak dawno był top donatorem. Top donator, ale zmieniło się. Nieważne, reksiorek. Miło cię widzieć, pozdro. YRPYRPYR, 4 złote. Dobra, okej. Okay. Błyszczący brokat. A wersji... Czekajcie, bo to nie może tak zachodzić na kibelki. Nie, to nie może tak być. To ewidentnie tak nie może być. Czekajcie, to też to nie pasuje. To też nie pasuje. O rany, czemu takie same duże? Megi, wywaliłeś te... Przypomniały im się. Dobra, mój Boże. Co macie do tych złotych dywanów? Megi, wywaliłeś te dywany, siurku, stopień, 5 złotych. Co wy macie do tych dywanów? Przecież to piękny dywan jest. Te dziołchy to się przyczepiły, powiedziały. Nie, Paweł. Co ty robisz? O, dam brązowe dywany. Może lepiej? Damy brązowe, o. Niech się nie przyczepiają. Seksmasterka. Pokaż motorka, ożesz ty normalnie, jeden z drugim. Ja wiem, że to ty, Pascal. To jest niemożliwe. Ja cię, panie, dam brązowe dywany, lepiej? Mam nadzieję, że tak. Że mi teraz nie wyskoczą, że Paweł, co ty robisz? Znowu jakieś złote dywany dajesz tego, wyrzucimy dywany, złote dam normalne, proszę bardzo. Lepiej? Mam nadzieję, że tak. Dobra. Wiki! O, mamy pozdrowienia. Macie pozdrowienia od Wiki, dzięki wielkie Wiki, pozdrawiamy cię. Czekajcie. Tutaj damy taki dywanik. Okej. Delikatnie go przesunę, mniej więcej na środek, mniej więcej. Dobra, niech tak to zostanie, słuchajcie, mam problem tutaj z doborem, jeszcze akcesoria dorzucę na szybko. O rany. Ciężko się buduje, naprawdę ciężko się buduje momentami. O. Jakiegoś kwiaciora dorzucę. Zaraz mi napiszą, Paweł, brzydki ten, co ty robisz, taki dywan dałeś tam, nie, takich dywanów się nie daje. W żadnym wypadku nie możesz. Normalnie bezcześciłeś ten dom, weź go wybórz. Ja wiem, tak, wiem, już niektórzy tam piszą. Wywal okropną lampę, dywany wywal, wszystko wywal. Zawsze tak piszą, kurczę. No i patrzcie, nawet gambą mi się tutaj czepia, że mam brzydką córkę, bo brzydko ubrana. Nie, nieprawda. Jest ładnie ubrana, co byś chciał, żeby półnaga biegała, czy co? Musi w golfie biegać. Żeby ładnie wyglądała, tak. A co? Proszę, nie wyślej ten.
Tak, ja jestem ojcem, ja tutaj decyduję, mówię nie. W żadnym wypadku nie będzie takiej sytuacji, że moja córka biegała w takich krótkich rzeczach. Dokładnie, dobra, dorzucimy szczegóły, lepiej to wygląda od razu. Tutaj jeszcze dorzucimy dodatkowe kwiaty, bo jeszcze widzę, że tutaj brakuje czegoś. O! Weź no tutaj, dasz radę? Nie wciśniesz se, nie? No pewnie, że se nie wciśniesz, bo za mało miejsca jest. Czy było losowanie? Nie, nie było jeszcze losowania, Derc. Miło cię widzieć, miło cię słyszeć, pozdro! Jeszcze nie było losowania, spokojnie. Ale faktycznie ta lampa jest ohydna. Faktycznie, nie wiem, ktoś tam pisał o lampie, ale faktycznie ma rację, że ta lampa jest ohydna. Więc ja już tutaj działam, zaraz znajdę tą lampę, tą odpowiednią lampę, jedną, jedyną w swoim rodzaju. I nie widzę jej. Kompletnie jej nie widzę. Patrzcie, nawet złota lampa jest, ale nie będę dawał. Dobra, damy tu kwiatek. Żeby nie było. O. Lepiej wygląda, lepiej się prezentuje niż ten ohydny ten. Tak, macie rację. Dobra, jeszcze jedna sypialnia została, później zostało nam zrobić tutaj przedpokój, jakiś pokój, przedpokój. Tutaj salonik, nie salonik. I w sumie będziemy mieli praktycznie z głowy większość rzeczy. Praktycznie, bo właściwie teoretycznie, praktycznie to jeszcze wiadomo, że tego zostało dużo, więc gdzieś tam poza live'ami będę starał się to wszystko zrobić. Jezus, mnie ludzie pytają, gdzie tak byłem, że się opaliłem. To ta kamera tak robi, to nie ja. To nie moja wina. Ja się nie opaliłem, jestem blady. Blady jak wampir. Prawdziwy wampir jest blady. I taki jestem ja. Okej. A tak serio, seryjnie to byłem na rowerku w Radawie. I słońce wyszło. Nie przewidywałem, gdybym wiedział, że będzie słońce, to bym wziął sobie po prostu... słuchajcie, taki, jak to się nazywa teraz? To bym wziął krem przeciwopalający. Taki UV 4000 albo 10-20 tysięcy, żeby mnie słońce nie chwyciło przypadkiem. A co? No nie, no proszę was, ja? Opalony? To jest karygodne. Tak nie może być. Tak się nie widzi. Czekajcie, to się zmieści? Nie, to nie będzie, bardzo pasuje. O. Troszkę rozjaśnimy to tym jasnym czymś. Tym jasną komodą. Okej. Tu by się przydało biurko i słuchajcie, idealnie biurko tu wejdzie. Idealna sypialnia będzie. Proszę tam nie karetować, ja tam widzę co się dzieje. Znowu jakieś flety, fleciska tam lecą. Co się odprawia, nie wiem. Nie chcę wiedzieć, nie wnikam w szczegóły. Come on. Ja nie wiem, naprawdę, co wy z tym macie? Co macie z tym fletami? Naprawdę, kurczę. Jakieś takie zboczenie przyszło, nie wiem skąd. Wszyscy normalnie się czepili i nie chcą puścić. Tematu oczywiście, tematu. Tylko wyłącznie o to chodzi. Dobra. Gdzie jest moje siedzisko cudowne jakieś tutaj? O! Może być. Może być takie siedzisko, do tego jakiś obraz, obrazias. O, właśnie, jeszcze mogę dać tutaj takie rzeczy. To będzie spoko opcja. Ale jakieś fajne. O mój Boże. No to... O, czekajcie, lepiej. Lepiej. Blisko. O! Dobra, najbliżej. Mhm. Lepiej, czekajcie, tu jeszcze może coś wrzucę. Uda się? Zmieszczę się? Nie zmieszczę się, pewnie, że nie. Tomerowski, ja nie jedyny, po prostu... Co? Po prostu Pascal Pawek, jeden boxing łazienki. O kurczę. Nie, nie pokażę łazienki. Nie ma opcji. Jest brzydka, niewyremontowana. Sypie się, jest tragiczna. Nie, nie będę pokazywał. Jak będzie ładniejsza... Przynajmniej takie 2 na 10, to wtedy mogę wam pokazać. Co jest brzydkie łóżko? Przepraszam bardzo. W sumie może macie rację, możecie mieć rację. Czekajcie, zaraz tu steguję to łóżko faktycznie. O. Tylko, trochę musi być jaśniejsze. Zobaczmy. Wiecie, za żadne łóżko mi nie pasuje teraz. Przydałoby się czarne...
Czarno-białe by się przydało. No, damy takie. I proszę nie mówić, że brzydkie. Nie przyjmuję. Nie przyjmuję reklamacji już. Boże, co wy macie z tym moim... Nic nie kąpałem się, nie, żaden samoopalacz, nic nie wykorzystałem. Nie no, kurczę, ta kamera po prostu źle łapie, no. A wy już tutaj samoopalaczy używa, pewnie, że tak, no na pewno, jasne. Jeszcze czego? Jeszcze na pewno coś innego? Tak, używa, jasne. Come on, serio? Ja nie mogę, naprawdę. Ale mnie tu posądzają, jakiś... Szkoda gadać. To ja tutaj na rower wychodzę, ciężko pedałuję, zmęczony człowiek jest. A wy tu mnie posądzacie jakieś maści, jakieś opalacze i inne rzeczy. Ja nie wiem, naprawdę, ja nie wiem. Co to w tych dzisiejszych czasach się odprawia? Proszę zostawić to łóżko już, zostawcie to łóżko w spokoju. Nie wy na nim śpić, ja też nie będę na nim śpił. Spał, tak jest. Ktoś inny na nim będzie spał. Jeszcze nie wiem kto, ale ktoś tam będzie. Okej. Okay. A nie, czekajcie, a to? Też nie. Dobra, niech będzie coś takiego. Błażej, Paweł, jak masz już różową myszkę, to kup sobie różowy motor. Nie no, na motor mnie nie stać, słuchajcie, motory są za drogie. Troszeczkę jednak. Poza tym... pomyślmy. Motor? Po co mi motocykl? Mam rower, wystarczy mi rower. Rower był znacznie tańszy niż motocykl, więc lepiej. Dobra, tu damy kwiaciorka. O, mamy więcej miejsca na kwiaciorki, patrzcie, ile mogę dać kwiaciorków tutaj. Szaleństwo. Kwiaciorek. I tu jeszcze kwiaciorka mogę wczasnąć. O, super. Tutaj w sumie mam miejsce, nie wiem czy na co. Dobra. Okej, okay, lepiej. Lepiej, znacznie lepiej. Słuchajcie, od razu lepiej wygląda. O rany. Oczy bolą od łóżka, to patrzcie, macie tu pajęczynę, o. Lepiej? Tu jest pajęczyna. Patrzcie na pajęczynę, nie patrzcie na łóżko. Nie no, żartuję. Zaraz pomyślimy, jeszcze pomyślimy kiedyś nad tym. Pomyślimy nad łóżkiem. Pomyślimy o łóżku, o. Tak. Pomyślę o łóżku. O, rany. Brakuje tutaj mi jakiegoś fajnego obrazu obraziastego. O! Dobra. Okej. I teraz coś malniejszego. Coś mniejszego, maleńszego. Fajniejszego. Ocie, panie, takie duże to jest? Jakieś śmichy, chichy tam słyszę. Nie ma o co chodzi jeszcze. O, tu damy takie te. Dobra. Klubowe, klubowiczowe. Dobra, zostawmy to już. Tutaj tak jest. A, jeszcze łazienka tu jest w sumie. Patrzcie, zapomniałem, że łazienkę tu zrobiłem. Paweł ma spocone czoło. Jakbyście mieli budować taki dom duży, też byście się spocili. Możecie mi wierzyć na słowo. Aż mi pot cieknie. Taka prawda. Złotą muszlę zrobię zaraz. Czekajcie, nie robię złotej muszli. Zwykłą zrobimy, białą. Dobra. Okej. Okay. Come on. Dominik, Paweł, nie czytaj tego. Aha. Niech Kaśka go przeczyta. Czekajcie, bo nie zdążymy przeczytać. Suchara, ale Kaśka, słuchajcie, Iwonka czyta o 4 zł, taka sytuacja. Po co idzie rzepa do sklepu? Po olej rzepakowy. Aha. Okej. Okay. Dorzucimy do Funny Moments. Dzięki za donację. Pozdro. O rany. Nie no, to był naprawdę bardzo mocny dowcip, muszę przyznać. Nikt się nie spodziewał, że taki dowcip rzucisz. Naprawdę tutaj. No poskładałeś nas. Ewidentnie. Ewidentnie leżymy i kwiczymy. O rany. Widzieliście? Kurczę, jaki dowcip nam tutaj rzucił. O. Czekajcie, tutaj damy, tak?
Nie Wojt, patrz na czat, chłopie, każdy pisze kiedy giveaway. Ja wiem, że każdy pisze giveaway, ale już kilka razy. Nie Wojt, pozdrawiam cię bardzo gorąco. Już odpowiadałem parę razy na temat giveawaya. Nie mogę odpowiadać co 5 minut każdej innej osobie. Odpowiadałem, że losowania są o różnych godzinach i nie będę tego zdradzał, o której w danym momencie. Zależy jak nam będzie gra szła. Zależy jak nam będzie gra szła, wtedy giveaway leci. Okej. Czekajcie, muszę lustro tu jeszcze wymienić na złote. Mogę zrobić złote lustro? Mogę zrobić złote lustro. Okej. Także oczywiście patrzę na czat, widzę wszystko. Tylko że odpowiedziałem, że jeżeli chodzi o giveaway, no to tak mówię, no nie jestem w stanie powiedzieć losowania o różnych godzinach, różnych porach. Tak, żeby ci stali bywalcy mieli większe szanse. Dokładnie tak. Dobra. Gdzie są moje kwiaty? Dorzucę jeszcze jakiegoś kwiaciora. O, dobra. Może być. Ej, złoty dywan? Ja wiem, że tam działuchy mi teraz zabiją zaraz. Z tymi złotymi dywanami. Ale ja to zrobię takie trochę. Ja te pomieszczenie zrobię bardziej kiczowate. Takie bardziej kiczowate zrobię. Trochę złota dorzucę. A co? Pewnie, że tak. O. I co? O, jest, dobra, zmieszczę się. Bardzo dobrze. W sumie chociaż. Dobra, te będą lepsze. Do tego dorzucimy jeszcze coś. Coś takiego. Papier szlachetny. Okej. I tutaj to. Dobra, powinno wystarczyć. Okej, złoty pokój gotowy. Złotawy pokój gotowy. Złoty dywan nie wygląda źle? No w sumie tak popatrzeć to... Jeżeli się nie patrzy pod nogi, to nie jest źle, nie? Też mi się tak wydaje. Też mi się tak wydaje. Czekajcie, co my tu mamy dalej? A, tu już przy okazji łazienkę zrobimy. To jest taka łazienka, taka... uniwersalna dla wszystkich. Zrobimy ją w takim starym stylu. Oczywiście też będzie tutaj wanna, żeby nie było, że... Kto będzie chciał się wykąpać, będzie musiał lecieć gdzieś tam daleko. Nie będzie takiej sytuacji. O, mosiężne. Mosiąc. O rany. Dobra, czekajcie, co my tu mamy. Damy jakiś... O, umywaleczkę dorzucimy. Super ekstra wypasioną, bardziej może jasną. O, tak jest. O to chodzi. Okej. Dobra. Do tego lustro. To się przyda. Tak mniej więcej już tutaj, jeżeli chodzi o te elementy, to już wiem, gdzie co porozstawiać. Tylko muszę tutaj odpowiednio właśnie dobrać tylko wysokości. Dobra. Tutaj chyba musiałoby być. No właśnie, nie pasuje. O! Z tych brązowych. Z tych brązowych będą idealne. Spokojnie, giveaway niedługo. Muszę tylko dokończyć parę rzeczy. Dokończymy parę rzeczy tutaj i zrobimy sobie giveawaya. Dzisiaj będą bardziej skumulowane te giveawaya, tak mi się wydaje coś. Natomiast takie skumulowane kumulacje. O tak. Dobra, kwiaty. Gdzie mamy kwiaty? Kwiaty, jakieś dobre kwiaty. Drogie, dobre kwiaty, gdzie są dobre kwiaty? Jakieś większe, o, chyba że to powiększymy. Nie, to beznadziejnie wygląda. Ale to w sumie... Zrobimy taką, widzicie. Przystań. Dobra. Coś do tego dorzucę, jakiś fajny obraz. Coś tu się zmieści. Coś większego. O, to będzie fajny obraz. Wrzucamy tutaj. Dobra, może być. Okej. Joanno, nikt cię nie opluwa. Po prostu nie czytasz donacji. Nie powinnaś czytać donacje, a nie, nie wiem, tam działać. Nikt cię nie opluwa. Czytaj donacje porządnie. Joanna miała czytać zamiast Iwony. Słuchajcie, nie czyta. Nie wiem, co się dzieje. Żadne brudne podłogi, nie ma żadnych brudnych podłóg, przepraszam, bardzo wypraszam sobie. Podłogi są świetne, idealne. W sam raz, że tak powiem. Chyba, jeżeli tak to mogę ująć. Jakieś dywany jeszcze zmieścimy?
Na tym dywanie jeździ ten, latał Sinbad, czy tam jakiś inny. Okej, okay, nie, to nie pasuje kompletnie. Dorzucę tu chyba kwiaty tylko i tyle. Do korytarza chyba tylko same kwiaty powrzucam, jakieś takie obrazy i tym podobne rzeczy. Nic więcej poza tym. Jakie obrazy zmienić? Żadne obrazy nie będę zmieniał. Gdzie te obrazy widzisz? Ludzie, jakie obrazy? O czym wy mówicie? Żadnych obrazów już nie ma. Dobra. To damy na zewnątrz. Te kwiaty damy na zewnątrz. To są spoko kwiaty. Ale tutaj do środka. W brązowych donicach. O, tak. Więcej brązowych kwiatów. Więcej kwiatów. O, tak. Tutaj kwiaty, tam kwiaty. Wszędzie kwiaty. Tu jeszcze nie wiem. Tutaj na pewno w ten sposób. Do tego jakiś obrazek dorzucę. Mi coś wystaje z obrazów. Za dużo. Okej. O! Tutaj damy obraz i nie będzie widać nic. Tutaj też damy obraz. Na tej wysokości, na tej wysokości. Okej. Czy jest złota ramka? Przepraszam bardzo, jest złota ramka, jest złota? Jest złota ramka! Elegancko. Dobra, to dajemy złotą ramkę tutaj. Okej. Dobra, takie szybkie przejście. Co tu jeszcze chcemy dać? Jak wam w ogóle dzień mija? Właśnie, dajcie znać, jak dzień mija, bo w sumie już jest chyba ciemno, tyle co widzę. Mam pozasłaniane wszystko, ale jest ciemno. Także cóż. Ile mam hajsu? Na chwilę obecną 275 tysięcy udało mi się już... udało mi się nazbierać, no 100 tysięcy wydaliśmy, tyle co widzę. Niecałe, niecałe 100 tysięcy wydaliśmy, zrobiliśmy tutaj jedno pomieszczenie, drugie pomieszczenie, trzecie pomieszczenie. I takie pół pomieszczenia, można powiedzieć. Pozostały nam tylko te dwa pomieszczenia, balkony, ogród i może dzisiaj zdążę się wyrobić, jeżeli tak przyspieszę. A to nie jest, o kurczę, tu jeszcze muszę zrobić jakiś ten... Ale to nie jest powiedziane, że się uda. Zobaczymy. Czekajcie, te haszcze jeszcze wrzucę. Ja te haszcze jeszcze tutaj dam. O, haszcz, haszcz, haszcz i haszcz. O, idealnie. Dobra. Słuchajcie, na razie grę zapisuję, bo zrobimy sobie giveaway'a. Myślę, że to jest ten moment, żeby giveaway'a szybko zrobić.